przyjeżdżając tutaj na teren Łocka, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że miejsce i liczby tych punktów jest przez zespół miejscowy jest nieadekwatna do potencjału tego zespołu. Nastawiliśmy się na trudny mecz. Zresztą w naszej opinii dla nas Beniaminka każdy mecz będzie taki. Pierwsza faza tego meczu, pierwszej połowy, to sytuacje ze strony gospodarzy i tutaj uniknęliśmy dzięki postawie bramkarza w tracie bramek. Wybroniliśmy sytuację, straciliśmy bramkę i na dobrą sprawę w dużej połowie, można powiedzieć, no, nie zagraziliśmy poważnie gospodarzom. W drugiej połowie troszeczkę role się odmieniły, przyjęliśmy inicjatywę. Natomiast w końcówce dostaliśmy bramki, które wynikały po części zmęczenia, zabiorstwa. Człowiek nie zmienia to postaci, że przegraliśmy zasłużenie, ponieważ zespół gospodarzy był zespołem lepiej zorganizowanym, stwarzał sytuacje podbramkowe, a o to chodzi w piłce nożnej. Co prawda w drugiej połowie mogliśmy prowadzić do remisu, być może to wszystko potoczyłoby się w tym momencie inaczej, ale tak się nie stało. Przegraliśmy i my jako zespół, który tutaj gra w tej lidze na zasadzie nauki, zbierania doświadczeń w piłce nożnej i grze na tym szczeblu, po prostu się uczymy i dzisiaj dostaliśmy taką części lekcję nauki na tym szczeblu. Gratuluję zwycięstwa mojemu zespołowi, bo czekaliśmy na nie dość długo i to było dla nas bardzo ważne, żeby przełamać tą niemoc punktową, bo z grą było momentami nieźle, natomiast nie przekładało się to na punkty. Mimo wszystko ja podchodzę do tego bardzo spokojnie, to znaczy staram się wyważyć proporcje, wiem w jakim miejscu jesteśmy, ile pracy nas czeka i jak wiele tej pracy. Natomiast tak jak Grałem tutaj zauważył, ja uważam, że ten mecz powinniśmy rozstrzygnąć w pierwszych 15-20 minutach. Nie po raz pierwszy zresztą. Skuteczność jest naszą piętą achillesową w tej chwili. Mimo tego, że wygraliśmy 3-0 paradoksalnie. Natomiast na pewno grałoby nam się łatwiej, spokojniej. Graliśmy bardzo agresywnie w pierwszej połowie, staraliśmy się zagrać wysokim pressingiem, co przyniosło nam w pierwszych minutach 3 albo 4 sytuacje stuprocentowej. Przy dobrej skuteczności na pewno gralibyśmy spokojniej. W drugiej połowie było trochę może nie nerwów, natomiast ta agresywność z pierwszej połowy dała się we znaki piłkarzom. We fragmentach drugiej, szczególnie po przerwie w środkowej strefie boiska, troszeczkę odpuściliśmy. Drużyna z Elbląga była dłużej przy piłce. Co prawda no, nie wynikało z tego zbyt wiele, jeżeli chodzi o sytuację bramkową, no, ale te stałe fragmenty, gdzieś tam zawsze jest jakiś lęk. Dlatego trzeba wykorzystywać to, co się ma i wtedy będzie łatwiej. To samo było w Radomiaku. Mieliśmy 3 albo 4 sytuacje przez pierwsze 20 minut, nie udało się. Ale to już było. Wygraliśmy mecz 3-0, wygraliśmy ten mecz zasłużenie, wyciągamy wnioski, pracujemy dalej i absolutnie w żaden sposób nie może nas to ten sukces, to zwycięstwo uśpić, bo przed nami naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy.